Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest pan Krzysztof Kowalewski, Santander Leasing. Dzień dobry. No właśnie, można powiedzieć, że czasy się zmieniają, ale leasing nadal rośnie, prawda? Od wielu, wielu lat rynek ten jest w fazie wzrostowej. Jak ocenia w ogóle pan perspektywy do utrzymania dalszych wzrostów na tym rynku? Spodziewamy się jakby powrotu do wzrostu gospodarczego, ale jak to wygląda z Waszej strony? Jak się zmienia to oblicze rynkowe? To znaczy tak, jeżeli będą rosnąć inwestycje, na co liczymy, to będzie rósł leasing, gdyż w Polsce jest on jednym z kluczowych instrumentów, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji. Według GUS-u pod 30% inwestycji jest związanych z leasingiem, z finansowaniem, tą formą finansowania. Z różnych niezależnych badań, czy Unii Europejskiej, czy naszych własnych, wiemy, że tak naprawdę w sektorze na przykład mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw około 40% w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystało z leasingu. Także jeżeli w sektorze dużych przedsiębiorstw także leasing jest popularną formą finansowania, wiemy, że aktywa firm leasingowych dzisiaj przekroczyły portfel kredytów inwestycyjnych finansujących ruchomości. Także jeżeli będą rosły inwestycje, a wiemy, że muszą rosnąć, żeby ten wzrost gospodarczy nasz kraj osiągnął, to leasing również będzie się rozwijał. Także tutaj akurat jeżeli chodzi o perspektywy jako branża, która jest papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o gospodarkę i o popyt inwestycyjny, to jakby jesteśmy w miarę spokojni, tak to można powiedzieć. Trochę tak jak w wyścigu między Realem a Barceloną, tak? To tak samo leasing i kredyty inwestycyjne? Na szczęście nie, na szczęście nie, bo my nie konkurujemy ze sobą, tylko my tak naprawdę są dwa różne produkty. Nie zawsze do siebie konkurencyjne. To znaczy tak, 49%, połowa portfela firm leasingowych to są samochody osobowe. I dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, no, leasing jako produkt jest kupowany kontekstowo. Jest kupowany w momencie, kiedy ktoś ma potrzebę związaną z zakupem danego środka trwałego, najczęściej właśnie samochodu. I on wybiera się do dostawcy. Jego trochę to finansowanie nie interesuje. Jego interesuje to, żeby już jeździć tym samochodem, albo jeździć tym samochodem dostawczym i zarabiać pieniądze, albo używać tej maszyny. Także my tak naprawdę nie ścigamy się z kredytem, to jest chyba ważne, żeby to powiedzieć. My chcemy być obecni tam, gdzie klient dokonuje wyborów inwestycyjnych i gdzie tak naprawdę tego finansowania szuka. Natomiast my pamiętamy o tym trochę, jaka jest nasza rola. Nasza rola jest taka, żeby klientowi tą drogę do tego nowego przedmiotu, czy to jest samochód, czy maszyna, po prostu uczynić jak najbardziej przyjemną, jak najbardziej bezstresową, bezkonfliktową. Natomiast nie, kredyt po prostu bankowy ma dużo innych, szerszych zastosowań i nie jesteśmy, raczej się uzupełniamy niż konkurujemy. Bardzo ciekawy obszar, właśnie jeśli chodzi o aktywa trwałe, to są maszyny i urządzenia. Tak? Właśnie leasing w ostatnich latach bardzo mocno urósł. W sensie bardzo wielu przedsiębiorców przekonało się, że można, da się, i to jest ciekawe rozwiązanie, czyli leasingowanie maszyn, urządzeń, sprzętu rolniczego. Czy uważa pan, jakby, że ten trend dalej będzie rósł? W sensie nie tylko te samochody osobowe, nie tylko ciężarówki, ale też maszyny. To też będzie wybierane przez przedsiębiorców. Tak, ja myślę, że tak. Gdybyśmy mieli tak wziąć się zastanowić, dlaczego, jak to się stało w ogóle, że leasing, na którym dzisiaj nawet na tych konferencjach, tutaj wczoraj byliśmy na panelu dotyczącym finansowania inwestycji i tam słowo leasing nie padło ani razu. Jak to się stało, że leasing stał się tak popularną formą finansowania, no to trzeba powiedzieć o tym, że jest on po prostu, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, bardzo przyjazny. On jest dostępny, bo jest i prosta procedura, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka kredytowego i jest dostępny tam, gdzie klient dokonuje zakupu środka trwałego. Jest szybki. No my wiemy o tym, że klient tak naprawdę jak już podjął w głowie decyzję, to już by chciał ten samochód odebrać. Tak, tu i teraz.
no jest konkurencyjny cenowo, dlatego że firmy leasingowe dzięki temu, że są właścicielami środków trwałych, to pracują na bardzo niskim koszcie ryzyka. My jesteśmy po prostu z punktu widzenia, nasze finansowanie jest dla nas bardzo bezpieczne, wobec czego możemy zaoferować klientom tak naprawdę konkurencyjne wobec innych form finansowania warunki cenowe. I teraz, jeżeli mówimy o maszynach i urządzeniach, to trochę jest tak, jeżeli przedsiębiorcy uwierzą, że jakby optymizm, czy mówimy o PMI-u, jako w takim wskaźniku, który to pokazuje, uwierzą, że w gospodarce będzie lepiej i podejmą takie decyzje, mówię tutaj w skali makro, że należy dzisiejsze maszyny urządzenia zastępować nowocześniejszymi, bardziej energooszczędnymi, bardziej wydajnymi technologicznie, to tam leasing będzie. Nie? Natomiast no, ten bazowy temat jest taki, że dzisiaj ten optymizm, mieliśmy te 2-3 lata ostatnie, gdzie widzieliśmy, leasing jakby rósł, natomiast tego optymizmu w niektórych miejscach nie było, zwłaszcza jeżeli chodzi o te inwestycje właśnie w maszyny i urządzenia, nie było. Firmy były zachowawcze, wolały wykorzystywać bardziej moce produkcyjne, które często są już tam na skraju, niż dokonywać nowych inwestycji. Także... Czyli generalnie wierzy Pan, że ten popyt na produkty finansowe, te głównie leasing, będzie nadal silny? Będzie nadal silny na pewno, gdyż jesteśmy najprzyjazniejszą i najbardziej elastyczną formą finansowania dzisiaj. Taką najbardziej prostą dla przedsiębiorców. Mhm. A jak to wygląda sytuacja, jeśli chodzi jakby właśnie o biznes leasingowy? W sensie mamy wciąż środowisko wysokich stóp procentowych. Okej, to już trwa dłuższy czas, tak? Ale jakby spodziewany proces obniżki jednak jest trochę odkładany w czasie, to jest druga połowa przynajmniej tego roku. Czy po tej stronie jest jakiś problem? W sensie, czy Wy jako firma, no, jako Santander, ale też generalnie jako branża, jesteście też gotowi do wsparcia finansowego tego potencjalnie większego popytu? To znaczy tak, no powiem tak, nas oczywiście wysokość stóp procentowych nie cieszy, w przeciwieństwie do generalnie sektora bankowego, który dzięki stopom procentowym realizuje część zysków. Natomiast no my jako firma, my pracujemy tylko i wyłącznie na marży. Dla nas oczywiście wysokie stopy procentowe, które osłabiają popyt inwestycyjny u firm, one są zjawiskiem niekorzystnym. Więc im te stopy procentowe szybciej zaczną spadać, tym wierzymy, że to będzie kolejny bodziec, który pobudzi inwestycje. Tak? Także to jest ten element. My oczywiście próbujemy klientom dzisiaj zaoferować takie produkty, które ten efekt trochę wysokich stóp dzisiaj osłabiają, bo na przykład oferując dzisiaj produkt oparty na stałej stopie procentowej, gdzie oczekiwanie rynkowe jednak jest takie, że w perspektywie 3-letniej te stopy będą spadać, to ten koszt finansowania na dzisiaj jest trochę niższy niż w przypadku stopy zmiennej. Także to są takie elementy, które próbujemy wdrażać po to właśnie, żeby klientów zachęcić do tego, żeby mimo wszystko inwestowali. Natomiast no oczywiście temat procentowy jest tematem szerszym dużo niż branża leasingowa. To, co możemy powiedzieć, to, że rzeczywiście nie obserwujemy dzisiaj jako branża tego, żeby stopy procentowe w sposób istotny wpłynęły na przykład na zdolność klientów do spłaty zobowiązań leasingowych. Ta jakość przez ostatnie 2-3 lata była bardzo dobra. Wiemy, że przedsiębiorstwa zakumulowały także z programów pomocowych, z czasów covidowych dużo gotówki. Natomiast dzisiaj, pomimo tych wysokich stóp procentowych, my jako branża leasingowa jakby nie doświadczyliśmy jakiegoś istotnego pogorszenia jakości naszych portfeli. Także to też jest taki element, który powoduje, że my cały czas jesteśmy w miarę odważni i optymistyczni, jeżeli chodzi o finansowanie przedsiębiorstw. No właśnie, czy generalnie najgorsze już za nami, teraz już do przodu? No miejmy nadzieję, jeżeli gospodarka będzie rosła, jeżeli rynek leasingowy potrafił wzrosnąć w roku, w którym tak naprawdę gospodarka nie wzrosła, to aż strach pomyśleć, co będzie, jak gospodarka zacznie rosnąć. Zabraknie pieniędzy. No tego chyba nie. Chyba nie. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Kowalewski, Santander Leasing.